Dzisiaj nasza szkoła oficjalnie otwiera kompleks sportowy, który dopełnia wszystkie remonty, które zostały wykonane w naszej szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Mamy cały budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną odnowioną, wyremontowaną. Brakowało nam tego boiska. Cieszymy się, co prawda jako ostatni w powiecie dostajemy to boisko, ale mamy nadzieję, że ono będzie najwspanialsze i najbardziej będzie służyć młodzieży. Widzimy, jak ogromne jest zainteresowanie właśnie korzystaniem z siłowni na świeżym powietrzu, z bieżni, skoczni, a same boiska tutaj w tym kompleksie wieloboiskowym służą naszej młodzieży codziennie, na przerwach, w trakcie lekcji oczywiście wychowania fizycznego i mamy nadzieję, że nasza młodzież będzie więcej czasu spędzać na uprawianiu sportów właśnie na świeżym powietrzu, a mniej przy komputerach czy jakimś innym domowym sprzęcie. Tradycje sportowe w Bielawie są już duże. Cieszę się bardzo z sukcesu drużyny siatkarskiej. Mamy drużynę siatkarską w pierwszej lidze ogólnopolskiej. A tutaj dzisiaj piękna uroczystość, otwarcie nowego boiska sportowego. Wyrażam wdzięczność samorządowi powiatowemu, przewodniczącemu rady, staroście. Proszę o przekazanie podziękowań, bo przy szkole, która jest na terenie naszej gminy, przy szkole powiatowej, zespole szkół ogólnokształcących, liceum i gimnazjum, dzisiaj właśnie rozpoczyna działalność piękny obiekt sportowy. Powiem tak, że ta szkoła chyba ma szczęście, że nie ma już starostów z Bielawy, bo jak byli, to nic nie robione tutaj było. Natomiast od kilku lat rzeczywiście jest duży postęp, bo trzeba przyznać, że poza termomodernizacją, poza dachem, poza ociepleniem, centralnym ogrzewaniem, klatką schodową, ale też i halą sportową, oknami, naprawdę w ostatnim czasie wiele dla tej szkoły zrobiliśmy. No i przyszedł czas na boisko. Kiedy pojawiła się szansa na pozyskanie środków, złożyliśmy taki wniosek. Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy złotych. Rozłożyliśmy to zadanie na 2 lata, z pewnym, no można powiedzieć celowo, bo nie mieliśmy akurat, trochę zaskoczył nas ten wniosek. No i w ubiegłym roku zaczęliśmy, w tym roku kończymy. Ktoś powie, że trochę z rozmachem, bo rzeczywiście mamy tutaj i siłownię, i bieżnię, i miejsce do skoków, ale powiem tak, że trzeba tworzyć warunki dla sportu. Jak się buduje, to kilkadziesiąt tysięcy złotych nie stanowi jakiegoś tam takiego wielkiego problemu, a później można było żałować, że no, nie zrobiliśmy, a można było. Dlatego powiem tak, że obiekt jest przepiękny. Mam nadzieję, że właśnie poprzez ten obiekt, poprzez to, co zainwestowaliśmy w tę szkołę, to spowoduje, że w najbliższym czasie ta szkoła będzie rozkwitać, bo trzeba powiedzieć, że w Bielawie jest sporo uczniów, którzy dojeżdżają do Dzierżoniowa. Dzisiaj, mając tak stworzone warunki, dziwiłbym się, gdyby wyjeżdżali na przykład do drugiego liceum, a czy pierwszego, mając takie warunki tutaj w Bielawie. Także reasumując, mam nadzieję, że poprzez ten obiekt bielawskie liceum będzie przeżywało rozkwit.